wczoraj w sumie na nic. Szlając się wokół dworca trafiłem na najebanych ludzi. Na gitarze grać nie umiem. Idzie mi coraz lepiej, mimo że nie umiem. Spotkałem najebanych ludzi, tam dwóch potrafiło grać na gitarze i już się zrobiła z tego impreza na ulicy. Coś pięknego. I właśnie na takich chwil warto tą gitarę dźwigać, bo przecież prędzej czy później ja będę na niej grał. Tyle. No, czekamy na marszrutkę. Stąd do Kijowa było blisko. Niespełna 150 km i rzeczywiście nie planowałem tam zostawać. No ale, jak się okazało, wychodząc z metra, zaczepiło mnie dwóch dżentelmenów, którzy okazali się być widzami kanału. Idziemy z chłopakami na szybki piwo po znajomości. Są takie piękne sklepy właśnie tutaj na wschodzie, gdzie pani sprzedaje piwo i wszystko do piwa. Ale tych zagrysek trochę nie rozumiem, nie? Bo są takie, wiesz, ichniejsze. Z nich wszystkich to najlepiej podchodzi jakiś, nie wiem, wołowina albo ten ser cały. Tak jak lokalsi będziemy robili to w terenie. O, ty tutaj panowie za mną na przykład, po mojej prawicy. Pokaż to dobro. 8 zł. Nie, 80 hrywa. Czy 11 zł? Tak, coś pięknego. Coś pięknego, patrz, tu się jeszcze marmur nagrzał. Chłopaki piją w podwórku, czyli można. No i wszystko. No i jesteśmy na wschodzie, więc tutaj jest abolicja na picie, nie? I to są właśnie te klimaty. A ja wczoraj właśnie spotkałem jakichś Ukraińców w Żytomierzu, też podpitych. Coś tam z nimi wychnąłem delikatnie, bardzo delikatnie. I wiesz, i gitara, czy można? Pewnie, że można. Ja jeszcze nie umiem, ale ty graj. I wiesz, i impreza się zaczęła, nie? Drogę. Coś dobrego. No to witamy na wschodzie. Już mi się podoba. Wiesz, bo wczoraj miałem taki kryzys, nie? Siedziałem na tym dworcu i sobie, co ja tu chyba robię? Ale im dalej na wschód, tym lepiej. A wiesz, to tak trochę ty nas natknąłeś na ten wschód, oglądając swoje filmiki. Stwierdziliśmy, tam będzie fajnie, pobawimy się. Podoba się. Teraz tak. Tutaj jest trochę inny mental, nie? Bo tam w Ameryce, jak miałem kryzys, na przykład otwierałem live'a, wiesz, robiłem dla ludzi rozrywkę, że oni sobie tam ze mną pili i siedzieli. Ja się trochę czułem winny, nie? Ale tutaj to jest takie przyzwolenie społeczne na to wszystko. Tak. Coś niesamowitego. To jest w miarę fajne, ale później powstaje ten kontrast taki przez to, że jest takie przyzwolenie. Ale tutaj dużo jest innego, więc wysiada się w centrum i no zupełnie inny świat. Po stację wsiada ktoś inny i potrzeba się o pieniądze, niesamowite. No wczoraj na Majdanie podeszła do nas babka i mówi, żebyśmy dali jej 10 hrywien. Mówimy, że nie mamy, podłączymy kartą. Ona od nas lajer, od razu lajer. Po wszystkich latała dookoła i po 10 hrywien zbierała. I tak sam wskazuje mi tak, żeby... Ale nie, słuchaj, to, że ludzie tak zachowują się w ten sposób, to prawdopodobnie wynika też z tego, że po prostu nie mogą już liczyć na pomoc państwa, nie? Kijów, stacja Lisowa, czyli ostatnia stacja metra, tutaj na wschodzie Kijowa, były demoludy, wiesz co, powiem ci tak, odkrywam ten kraj na nowo. Wiesz dlaczego? Ostatni raz na Ukrainie byłem w tej ładzie, jak ładę sprowadzałem, to mnie puścili. I trochę mnie nie było tutaj na wschodzie. Ja to odkrywam na nowo, bo tak dostałem pizdę w Ameryce, że na tą otwartość, prostotę patrzę, na to wszystko, co tak dobrze znam, odkrywam to na nowo, bo znowu wraca mi wiara w ludzi. Tych dobrych ludzi tutaj. Tych wspaniałych, prostych ludzi, którzy sobie żyją, cieszą się życiem. Gadają do ciebie. Coś wspaniałego. Podchodzisz, pytasz się. Ej, słuchaj, ja miałem sytuację, że podchodzę do klientki, pytam się, gdzie jest przystanek, nie w Stanach. Ona w aucie siedzi na tym. No tak wiesz, jej ręce chodzą, on nie wie co ma zrobić, nie? Tak minimalnie odchyla okno, pyta się. Tak wiesz, gdzie jest przystanek? Ona pokazuje mi tam, jeszcze w drugiej stronie ulicy. No dziękuję. I wiesz, tam jej serce spadło. On nic ode mnie nie chce więcej. No, dlatego mówię, coś wspaniałego. Chciałem powiedzieć, że na takich chwil się właśnie w życiu żyje.
Ona jest bardzo ulotna. Ma długość pół litra piwa, ale damy radę. Będziemy to nie wspominać, nie? Ja, wy. To jest wspaniałego. To są właśnie te chwile. To co, zdrówko, panowie, zdrówko. Ale cieszy mnie to, że tutaj, w Kijowie, widać już wiosnę, nie? No. To jest naprawdę fajnie, więc jakbym miał jakąś pizdę i możemy coś nad Dnieprem, to przy tych warunkach termicznych w ciągu dnia śmiało mogli się nawet wykąpać w Dnieprze. Widziałem te filmy, jak te ruskie babki potrafią się wpieprzyć, a to wiesz, a to człowiek automatycznie hamuje, mówię, babuszkę biedną rozjadę. No kto będzie winny? Oczywiście, że ja. Chłopaki mnie naprawdę gorąco żegnają, a tymczasem można sobie doładować telefon. I teraz pytanie. Włożyłbyś? Włożyłabyś? Kartę? Bo ja nie wiem. Dobra, Mateusz, pokazuj i objaśniam. Bo tak, ja wczoraj spotkałem też ludzi, z którymi musiałem się napić. Była fajna impreza. W ogóle jeden mi powiedział, że z banderowcem, nie? Wiesz co, na mnie nie zrobiło to żadnego wrażenia, ponieważ oni mają upośledzone postrzeganie tego, kim byli banderowcy, i oni to porównują do AK. Nie ma żadnego porównania, ale to jest takie ich porównanie. I teraz tak, jak piłeś z ludźmi spotkanymi gdzieś tam po ciemku, to jest inna bajka, tak? Generalnie w Związku Sowieckim taka zasada, że piwo publicznie pić można, ale na ciężkie alkohole nie ma przyzwolenia za bardzo takiego społecznego, że to już jest pijaństwo, rozumiesz? Czy piwko okej, ale... Słuchaj, w Rosji do roku 2014 piwo nie było klasyfikowane jako alkohol i mogłeś kupić w kiosku, i ja to widziałem, było coś takiego. Więc trzymajmy fason. Jesteśmy na wschodzie, to można więcej, to jest piękne. Piękny grzdyl, proszę bardzo, z tyłu psiarnia. Witamy w Kijowie, coś wspaniałego. Jak się czujesz? Bardzo dobrze, wyśmienicie. To teraz ja. Oj, ciężko nam się było z chłopakami rozstać. Tym bardziej, że zdawałem sobie sprawę, iż będą to jedni z ostatnich Polaków, jakich spotkam na tej wyprawie przez długie, długie miesiące. No ale w końcu nasze drogi się rozeszły, a ja ruszałem dalej w kierunku Czernichowa na spotkanie z tym oto przystojnym kawalerem. No to witamy w miejscu fajnym pod Kijowem. Czekamy na naszego bohatera, na naszego Rosjanina. O, a tymczasem, czekając na niego, jeszcze piwko mi zostało. Desant! Mocne. Dobrze, dobrze. Oho. Taka wesoła micha może być tylko jedna. Słuchaj, ja widzę, że ty się cieszysz z 50 metrów. Wesoły już od 50 metrów. Pozdrowleć. Polacy tobie wysyłają podarki, mówią popróbuj nasze rzeczy. I ja też tutaj mam. Czekaj, jeden jest dla Sybiraków, drugi jest dla Polaków. Dla ciebie, proszę bardzo. Tutaj, żebyś z Polski popróbował. Nastajalszy samogon. Ale to się sprzedaje w takich butelkach? Nie, nie, to oficjalna butelka, która przez granicę przejechała. Włodkę? No. Nie, nie, powąchaj, to od razu uznajesz. A, czyli to samogon. Fruktowy samogon. Zajebiście. Krepki? Pachnie. No, tak. Nie mogę zdecydować, czy on jest krepki, czy nie. Trzeba kosztować. On łatwo idzie. Kurwa, nie ma takiego gorkiego, wiesz. To jest właśnie bardzo niebezpieczne. Oczy, opasne. Jest dobrze, prawda? No, dokładnie. Jest dobrze. Słuchaj, Tomasz, jak będziesz to ciał, to wytnij te takie kompromitujące momenty. Niech to zostanie dla historii, ale powiem ci tak. Wódka od subskrybenta, który mi wziął na stopa, tak wali po nogach, że on jak wstaje, to po prostu ich kuleje cały czas. Przewitka
muzyka, wyjście, dziękuję, ciach. Ty wiesz, że puściłeś nagrywanie? Ja puściłem nagrywanie. Aha, doskonale. Pawełek. Pawełek. To jest coś wspaniałego. To jest coś wspaniałego, kiedy litera... Jak ta litera? W. W spotyka się z literą E, chyba. W jednym zdaniu. Ja chyba to przyszedłem normalnie. Pawełek. Pawełek, no. Pawełek. Wołoszański na przykład, takie nazwisko. Wołoszański. Wołoszański. Wy, o, ły, o. Opierdolone. Załatwiamy sprawy związane z kwestiami takimi bieżącymi, czyli maile, nie maile, Facebooki i tym podobne. A tymczasem, słuchaj, coś wspaniałego. Odpalasz sobie YouTube'a w podróży będąc na przykład i ja na YouTubie śledzę tylko wiadomości praktycznie, nic więcej. No. Oglądasz sobie wiadomości o tym, co się dzieje w Polsce, będąc gdzieś tam daleko od kraju i patrzysz na to w ogóle jak jakiś cyrk, nie? Bo jak jesteś w kraju i to słyszysz, dochodzą ciebie informacje od innych ludzi, z telewizji, z prasy i tak dalej, to generalnie mówisz sobie, co tu się odpierdala. A kiedy jesteś w podróży, patrzysz na to wszystko, patrzysz, ale cyrk. Dobrze się od tego odciąłem. I tak właśnie jest. Naprawdę, to wszystko, to nasze polskie piekiełko, tak z daleka widać lepiej. No to dzień dobry. Witamy na mieście. Musimy wydrukować parę rzeczy. To fejka internetowa w Czernikowie. Internet, Skype. Ale czekaj, co to w ogóle jest? Czekaj. Możesz sobie zadzwonić do ziomków do Polski przez Skype, internet, tutaj połączenie. Wejdź sobie do browsera. Jak ten browser się nazywał? Internet Explorer, nie? Ściągnąć Skype, jakieś stare wersje. No, tutaj możesz rozdrukować takie rzeczy. Rozdrukować można. Zajebis. Można? To jest taki powrót do przeszłości, że no. Po prostu powiem ci tak, klimat jest naprawdę zajebisty, nie? No. Jeszcze ten gość, który mówi, że no nie jest zainstalowany, nie masz konta? To wszystko nie mój problem. A wiesz, a pieniądze lecą, nie? Ty, zaczynamy iść. Już nie. Coś pięknego. Super. Proszę. Idziemy z naszym oswojonym ruskim ponagrywać coś do lasu. Co, ty nie wiesz, jak to działa? Kombinować. No to trzeba nacisnąć. No, że majesz kłopeczku, pizdziec. No, naciśnij palcem. Dobra. Hipsterski influencer z ruskiego Mira. On nie będzie pił jakiegoś tam plastikowego czegoś. Nie, nie. Tutaj wiadomo, musi być klas. I co, w końcu nie wiesz, jak to działa? Nie. A tu była jakaś babuszka i to podnosiła, czy co? Czy nażymała? Oni mają jakiś specjalny klucz, popatrz, tu jakieś technologie nieziemskie. Sowieckie technologie. Pizdziec, idziemy nagrywać. Tego wieczora gwoździem programu miało być przygotowywanie tatara. Chciałem pokazać z moją rówieśniczą polską tradycję, ale najpierw należało znaleźć adekwatne mięso. To jest ciężka misja, panie, bo tu trzeba znaleźć dobre mięso. A u was są te szampiliony marynowane? Tak, poszukamy, są grzyby. No to dobrze. Teraz najważniejsze mięso. Wiesz, mięso to jest klucz. Silnokrasne, takie silnokrasne. Nie. Czekaj, to? To jest świnia. No to ta wtaraja, tam 300 gram nam nużne. Tam больше. Mam 300 gram? Mhm. No. Mhm. Okej. Okay. O, хорошо. Można zmienić? A u was można zmieścić na sorobie? Teraz musimy to zmielić. Musisz swoje kontakty uruchomić, stary.
Nie, nie mam żadnych kontaktów. Jak to nie masz? Ty jesteś ruski, ty nie masz kolegów? To nie jest moje miasto. Ja tutaj przyjechałem po prostu spontanicznie. I co? Proszę. Aceton. To nam wystarczy. Z. Te mniejsze weź, bo to nam zupełnie wystarczy. Jedną ręką prowadzisz, hajs już w kieszeni, nie? Przygotowane do wydawania. Masz śrutka zapchana jak puszka sardynek. To jest klimat. To są właśnie były demolody. Coś wspaniałego, coś takiego wiesz. No tutaj po prostu okoliczności, w których żyjesz, wymuszają na tobie, że po prostu musisz być z tymi ludźmi, musisz z nimi obcować, dogadywać się, rozumiesz, załatwiać sprawy, załatwiać, ryszać. A na zachodzie, im bardziej na zachód, tym wiesz, im więcej pieniądz wszystko załatwia, bo wyższe podatki, wyższe tak dalej, nie? Aparat państwowy wchodzi w rolę twojej opiekunki, więc zachowujesz się jak dziecko. No to po prostu jesteś część tej społeczności. Widzisz, tutaj to nawet od kierowcy autobusu potrafisz zjebę dostać. Że nie powiedziałeś, że chcesz wysiąść i masz pretensje. To jest to samo co ze sklepową. Nie ma. I co? I co mi zrobisz? Bo nie ma. Nie ma, po prostu nie ma. A wiesz. Ale ta babka jeszcze cicho się zachowała, bo zazwyczaj niektóre odpowiadają i zaczyna się prawdziwa kłótnia, cała rozrywka w maszulce. Jest sobie jedziesz, wyciągasz słuchawki, bo w słuchawkach masz jakieś gówno, a tutaj przed tobą cała akcja się dzieje. Scenka rodzajowa po prostu. W Warszawie była taka sytuacja, poczekaj. Ja byłem z moim montażystą tam na Grochowie coś pozałatwiać. Mieliśmy w Warszawie jakieś targi podróżnicze. No. I żeśmy psa wyprowadzili. Mojego mechanika i generalnie ten jest, wiesz, taki wariat ze Słonińska. Tu prawo, tu lewo, coś tam, wiesz. No. A ludzie uchodzą, uciekają. I jakiś żulik siedział tam, wiesz. My tego psa próbujemy ogarnąć, jest ciężko. Mhm. I ten żulik mu tak... Trzymaj tego psa, kurwa. A my do niego, coś się kurwa nie podoba. Aha. Wiesz co, on się uśmiechnął. Wiesz dlaczego? Bo to była prawdopodobnie pierwsza normalna interakcja, jaką miał tego dnia z ludźmi. Czekamy właśnie sposobu na zmielenie tego mięsa na tatara. Też. Dobra, mięso już jest adekwatne jakoś, to trzeba jego konsystencję zmienić. Chuje. Tak, czekaj. Trzeba... Czekaj. Mój znajomy na przykład podróżował po świecie w ten sposób, że szukał sobie spania używając Tindera, wiesz? Się zdziwiłem bardzo mocno, kiedy o tym rzeczy usłyszałem. Może byście sobie zainstalowali Tindera i zapytali jakąś laskę, czy ma maszynkę do mięsa. To brzmi jak fuman. To ci zrobi mi jak klan? Patrz. I może jeszcze... Anna, 3 km stąd. Dawaj, napiszesz do niej? Bo ty dobrze piszesz po rusku. No to dawaj. Bo właśnie zainstalowałem i sparowałem z jakąś laską. Dawaj, tutaj się do niej pisze. Włącz sobie ruski słownik i pisz. Cześć! Czy chcesz paść na tatara i masz może maszynkę do mielenia? U nas jest mięso, no... Мясорубки, чтобы сделать фарш. Можешь... Запросим на колацию. Одолжить. Запросим на колацию, если мам, если мам мясорубка. У тебя есть? Так, 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 у тебя есть мясорубка, но... Dobra, to teraz wracamy do ciebie. Więc albo ona przyjdzie do szynkowego mięsa, albo idę po twoich sąsiadkach i będę ich pytał wszystkich, czy mają mięsoróbkę. Okej. Okay. Dokąd idziemy? Tak. Do kawiarni, tak? Proszę. Aha, bo tu jest ten. Jakaś... Mhm. Ja powiem. Ale no. Ja myślę, że jakby to był Związek Sowiecki, to by się dało wszystko załatwić, nie? Jakby to był Sowiecki Sojusz, to byśmy to już dawno mieli zmielone. No nic, no będę chodził po twoich sąsiadkach, słuchaj. No chyba, że nasza koleżanka jednak się skusi, nie?
Da się na kolację zaprosić w zamian za przyniesienie mięsorubki. Nikomu? Ja mam zobaczył przez piętro i muszę sobie. Zdrowcy, ja z Polski, ja ryszę do mojego druga pocieszeństwo i chociaż działać się mu naszą polską tradycyjną bludu, no u nas nie pouczaje, tylko to może nas mięsorówki. Można was kilka minut jakby zjać mięsorówku, żeby prosto kusok mięsa mielić i... Słychać maszynki. No. Elektryczne. Sukces. Plan się wybawił jednak. A nasza dziewuszka niech się cmoknie. Spasiło, proszę. Proszę, proszę. Tam, panie, sukces. Teraz można grać. Dobrze. Zwycięstwo. I jak się czuje ze świadomością, że nie siadł surowe mięso? Masakrę. Przez całe moje życie rodzice i ludzie wokół mówili, że takich rzeczy robić nie można, jednak to jest zabronione. Ja ci pomogę. Żeby ci się ten. Nie stanął w gardle, ten ogórek masz. Delikatnie, nie? Co to, блядь, такое? Ja nie понимаю. Jej zabawa polega na tym, że musisz to ubić, tak wnieść. Mhm. Wnieść i wiesz. I tak przez parę minut będziesz sobie to przewracał, wgniatał, żeby się jak najlepiej wymieszało. Okej. Okay. Smacznego. Zajebiście, blядь. Dobra, jebę to. Generalnie też, to będzie takie lekko słonawe, nie? W smaku. Mhm. Czy jak ci brakuje od pieprzu albo tego, albo magii, to dorzucasz sobie albo pieprzu, albo sojowego i tak sobie przyprawiasz. To powinno być jednolity smak, jednolita konsystencja. Tatar. No dalej, słuchaj, ja już skosztowałem i mam w chuj dziwne uczucia, ponieważ jeśli oceniać tylko i wyłącznie smak, to smakuje nieźle, dobrze smakuje, ale w głowie siedzi ta myśl o tym, że jednak ja jem kurwa zwykły farsz na surowy. No jest smaczne, kurwa, ale w głowie siedzi ten fakt, że jest surowy. Dobra. Nie ma co płakać. Tego wieczora przy okazji konsumpcji tatara Zoomer robił transmisję na żywo. Jego spostrzegawczy widzowie przyłapali go na wylewaniu wódki za kołnierz. Którego? Cześć, witam was serdecznie na czwartej. I znowu same pasy. I znowu same wioli. Tylko oczy. Mocno weszło. Dawaj, ruski. I oni powiedzą, że ty... Nie, mówię ci. Jebać to ja nie chcę, dobra. No pij, pomyślisz, że ty jesteś kurwa z Rosji, a nie Rusek. Zjebać. Tak, my się żegnamy. Oczywiście już podziękowałem tutaj naszemu dobrodziejowi. I co? Z powrotem do Kijowa. Trzeba się gdzieś przybumelować jeszcze 2 dni. I na granicę rosyjską. A w mieście bumelowanie dużo łatwiejsze niż... No. Do zobaczenia, panie. Baga, towarzysz.
Dzień dobry. Jedziemy spotkać się z Krystianem, gdyż jedną z atrakcji dla patronów, oprócz chodzenia w góry, spotkań tam kilkudziesięciu, socjalizacji, jest też jeżdżenie ładą. Akurat Krystian jest przejazdem, to jedziemy pobujać się Żygulikiem. Dzień dobry. Dobry wieczór. Kogo moje piękne oczy widzą? Umiesz ty nie jeździć? Czym? Ładą? Tym? Nie, chcesz? Nie ma rzeczy, którymi nie umie się... To siadaj, wyjechać. Jedziemy na CPN, na tych ciekaw. Jeździłeś kiedyś tym starym, proszę pana? Maluchem. A, no Fiatem, to umiesz. Fiatem, dużym Fiatem, aha, małym Fiatem. No ci powiem, że nakręcić się trzeba. To znaczy, siłę w rękach trzeba mieć.